Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Batman Arkham Origins. Wracamy do średnio wesołych przygód Bruce'a Wayne'a we wcieleniu Batmana. W dalszym ciągu szukamy Pingwina, który być może, a być może nie, ma dla nas jakiekolwiek informacje na temat Black Maska, który zlecił to całe uberzabójstwo Batmana i tak dalej. A, tutaj mamy skrzynkę. No dobra, okej. Rozumiem, że muszę tutaj piznąć batarangiem zdalnie sterowanym. Za obrót, pięknie. I prosto w skrzynkę. Okej, to zapewne czemuś służyło. No fajnie się... A, to... Serio, to był pakiet danych? Goddammit, myślałem, że to droga dalej. A, droga dalej jest tutaj. Wow. Największy detektyw! Dobrze się wczuwam w rolę, jak nic. O, jeśli nie mylę, szliśmy za taką służebnicą Pingwina i nie mam pojęcia, czemu nagle zeszliśmy do, jakby, kanału wentylacyjnego? W sensie ona też tędy przychodziła? I don't think so. Dobra, co my tu mamy? Trup. Super. O, jesteśmy w lodówce. Prawdziwa gangsta zawsze trzyma trupy w lodówce. A, no tak, i to gra świąteczna, nie zapominajcie, więc mamy choinki i... wiecie, lampki. The casino. Penguin's assistant must be nearby. I'll make her tell me where I can find Cobblepot's office. A, dobra, okej. Ona chyba... nie, jesteśmy w innym miejscu, ale dobra. Wracamy. Wpierw chcę się troszeczkę rozejrzeć. Co jest, co mamy? Jakiś spitusa. Nieprzytomny. A, w sensie dosłownie. Gościu się spił. Nie żyje, wiecie o co chodzi. Ogólnie mam wrażenie, że zarówno Arkham Asylum, jak i w Arkham City miało więcej jakby szczegółów w otoczeniu, w pomieszczeniach. Mamy jednego uzbrojonego ziomeczka i dwóch patałachów. No, a zaraz pozbędziemy się uzbrojonego ziomeczka i zajmiemy się go kumplami. Siemaneczko. Batman ma najdłuższą animację pozbywania się po cichu przeciwnika generalnie w historii skradanek prawdopodobnie. O! Ten gościu coś jeszcze do nas powiedział, kiedy był już nieprzytomny, tak żeby nie było. O! Hello, Tracy! No dobra, zaczynamy zabawę. Wow, wow, mam tutaj troszeczkę za duży tłum jak na moje trzech, chcę troszkę rozdzielać od siebie. Mam cię! Dobra. Połamiemy pana. O! Panie! To twoja skrzynka, kolego. Pani, odłóż to szkło, bo się pokaleczysz. Albo ja cię nim pokaleczę. Szlak! Przerwałem zły kombo. O nie, ten gość ma... O, karabin. Nie spodziewałem się. Ogólnie w Arkham City potem był pewnego rodzaju kombos, który pozwolił na łamanie i niszczenie na stałe broni wrogów. Tak by inni nie mogli go podnieść. Jej podnieść. To jest coś wartego zainwestowania później. Okej. Okay. My dalej czekamy na specjalne kombosy. O, więcej pancerza, super. Kontra krytyczna.
A, tu są też specjalne techniki. Szlak, czyli w balistyczny też będę musiał iść. Pancerz balistyczny jest najbardziej bezużyteczną rzeczą w tej grze generalnie. A już na przykład to jest mega zajebiste. To jest też całkiem okej. Czekajcie. Nie, nie chcę. Ta, goddammit. Nie. A i mylą mi się te zakładki. Modyfikacje łowcy. Dłuższe ogłuszenie, większe ogłuszenie. Podwójny, potrójny batarang. To jest całkiem spoko też jakby. Te batarangi jakby. Zdotrzymującego. A, okej, dobra, to pamiętam. Wybuchowy żel, to jest ten mech. Z tej strony generalnie jakby nie widzę nic ciekawego. Te batarangi jeszcze, ale tak to mech. I modyfikacje pancerza. Płynne skupienie, gadżety. A nie, to są jakieś chyba inne jakby, bo nie mają kosztów przy sobie. No nic, nieważne. Z jakiegoś rodzaju osiągnięcia. A, nie rozdałem w końcu tego poziomu, nie? Tak patrzę na te upgrade, ale nie rozdałem tego poziomu. No cały ja po prostu. Wiecznie zarąbany w akcji. Dobra. Pancerz rozszerzony. Podoba mi się generalnie bardziej chud jakby definitywnie w tej grze, niż w City czy Asylum. O, tutaj widzę. O, okej. To było proste. Myślałem, że będę potrzebował właśnie potrójnego batarangu. Co, mamy ziomeczków. Wybaczcie kichnięcie. Czy ja mogę tą ścianę jakby wysadzić? Zaraz się przekonamy. Nie, niestety nie. No i tak bywa. Czy to będzie jakieś pewnie tajne przejście z drugiej strony? Tu już nic więcej nie widzę. Mam jeszcze górne piętro. Tam też się... A, dobra, górne piętro jest tutaj, no. Dużo go nie było. O, na górze mamy Tracy. To są takie właśnie fajne szczegóły w tej grze, które lubię, że... O, mamy super zmysł generalnie do widzenia przez ściany. Ale wiecie, to nie wiem, równie dobrze twórcy mogli bez problemu zapomnieć o tej laseczce, która siedzi piętro wyżej i aby nie dać więcej tutaj żadnego... żadnego... tipa, że ona dalej tam jest, a jednak pamiętali. Pamiętali. Fajny mały szczególik. Okej, no to okej. Okay. Spodziewam się czegoś troszeczkę innego. Last guy's probably scared him off. Yeah, I'm feeling better. Where the hell's my passcard, dammit? A, czy mam dwóch frajerów z karabinami, jednego bez karabinu. Dobra, damy radę. Bang! Chodź tu. Sayonara. O, oh, Candy! Jest też druga dupeczka. A, okej. Okay. Myślę, że muszę to hakować. No, window przybywaj. Boją się. Dobrze. Oglądałbym. That better be lip gloss you're reaching for. Oi! You can't do this! I'm claustrophobic, I am! Do tego jeszcze napisów nie dostaliśmy. No dobra, mam ją przepytać. Candy.
Nie obchodzi mnie szczęście Cobblepota, w sensie pingwina. Coś powiesz, Tracy? A dobra, mam po prostu zachować terminal, dobra, spoko. Zakuje twój komputer. Dobij targu, okej. No, teraz możemy wrócić na piętra. Oh yeah! Batman wyskakuje saltem, rozbijając szkło. O, witaj wielki gościu. A, po prostu dobra, z nimi się będzie walczyć jak z tytanami z poprzedniej części. Najpierw zajmę się popychadłami, potem ruszymy na grubego. Pach, pach, pach. Najpierw połamiemy tego ziomeczka. Teraz uderzymy w tego ziomeczka. O, pięknie, uderzyli swojego frajerze. No daj mi dobić wielkoluda. Milion ciosów. I pięknie, leży na ziemi. Niczym boss. Łapa, okej. To już, tak? Ogólnie takich wielkoludów chyba w poprzednich częściach nie było. Zamiast tego były zbiry na tytanie. Taki, nie wiem, doping jakby. To jest jakby wariacja tego, co ma wstrzyknięte Bane, no jeśli nie mylę. Są to dopakowani. Tak, tłumaczę to dla tych całych, nie wiem, dwóch osób, które zapewne oglądają to u mnie i wcześniej o serii Arkham nie słyszały. Poważnie, Bac, nie przeskoczysz? Serio? To jest dziwne, bo w poprzedniej części saltami można było deski rozwalać. Muszę się rozpędzić. Może się uda ślizgiem. Nie. Tylko żelik. Dobry kąt kamery to podstawa. I bum bum. O tak, świeżutki pakiet danych dla Batsa. Okej, lecimy dalej. I co my tu... O Jezu Chryste, mamy tutaj gości z karabinami. Pociski. Kryptonit Batmana. Koniec z Falconami! To się chyba odmienia Falconimi. To włoskie nazwisko chyba, tak mi się wydaje. Swimming with the fishes? Oh, that's original. You think of that yourself, you low-class goober? One more word. Tutaj mam gościa pod schodami. Zacznijmy od niego. Hej! A, dobra, jest tak. Tu ziomeczki sobie chodzą. A nuż ktoś tutaj przejdzie. O, proszę, tu mamy szczęśliwca. Niech tylko tamten gościu z dołu pójdzie, bo to jest dosyć głośny sposób na knockout. Jest dalej nie mogę z tłumaczenia knockout albo takedown jako przewrócenie. To brzmi idiotycznie. No dalej, idź stąd, panie. Dobra. Ci goście będą zaraz patrzeć. Ogólnie możemy aby zrzucić go na głowę i to chyba ich nawet obali, jak się nie mylę. A nie, jednak nie. Było chyba nawet trofeum w Arkham Asylum, żeby zrzucić gościowi kolegę na głowę.
O, Jezu, aż trzech w jednym miejscu. Ciekawe, czy może przejdzie pode mną i też go złapie. Wow, ta zawieszka. PS3 jak zwykle robi wrażenie dobrodziejstwem optymalizacyjnym. Gościu chwycił zakładnika, co? Tamten ziomek patrzy w totalną stronę. Mógł go w sumie ogarnąć, aby wiecie, batarangiem i w ogóle, ale... A. Czy mogę przejść pod tym? Mogę. Tam jego kumpel poszedł? Poszedł. Cześć! Siemaneczku. No come on, Batman! Leżeć. Posmakuj batpachy. No nic. I am the knight. Bitch. Niestety wybuchowy żel się nie przydał, ale no co zrobić, co zrobić. Może kiedyś. No, trofka, nice. Dobra, po co ja tutaj przyszedłem, przypomnijcie mi? Poza łupaniem z Wally? Ja mam iść gdzieś w stronę. A, tu jest, dobra, tu jest zakładnik. Opytajmy gościa. Siema. What do you want? I didn't do nothing. Who's your boss? What does Penguin want with him? Alberto Falcone, but I got no idea what Penguin wants with him, I swear. I don't know what your game is, but old man Falcone... Falcone to jakby taki zwykły gangster, jeśli nie, nie, to nie, jakby nie jest jakiś konkretny wróg Batmana. Tego po prostu jeden z gangsterów Gotham. No dobra. Oh, hello! You suggested little Alberto over here. Hey, baby. Try to convince his father to take early retirement. He disagreed and called you a, let's see, psychotic little bastard. No, 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 no. Jest kurdupę we własnej osobie. Now you best listen, Falcone. Because this is the last time I'll ask. Mam wrażenie, że wmieszaliśmy się w nie w swoje sprawy i to bardzo. I promise. I'll make him do it. I see your lips flapping, Bernie. But they ain't making the sound I want to hear. O co drogo, on jeszcze nie ma tego denka od diabola w oku. Coś co ma w kolejnych częściach Arkham. Siema. Ogólnie powiem wam ciekawostkę na temat Pingwina. W sensie to nie jest jakaś super ciekawostka na temat Pingwina, bardziej ciekawostka na temat mojego odebrania tej postaci. Ponieważ najwcześniejszy kontakt z Batmanem, jakim miałem, było przez filmy Bertona, przez Batman i Batman Powraca. I w Batman Powraca, tam Powrót Batmana, jak się tam, tak to się nazywało, Pingwina wychowały faktycznie pingwiny. I to jakby był jego myk, że został wychowany przez pingwiny. I dosłownie do może pół roku temu myślałem, że origin tej postaci, komiksowy origin tej postaci jest taki, że jest gościem wywołany przez pingwiny. Dopiero, mówię, z pół roku temu kumpel mnie uświadomił, że ej, on to tylko jego ksywka jako gangstera. On nie ma nic wspólnego z pingwinami. Jak shit. Where is he? Where is he? You're running out of time. Wait. Lacey Towers. There was a murder. It was supposed to be his save out.
O, znam te buty. Witaj, Slade. Miło cię widzieć. Deathstroke. O, jeden z moich chyba ulubionych villainów DC. Slade Wilson. It appears the game is over before it even begins. Główny antagonista starej dobrej kreskówki Młodzi Titani. Wróg w drugim sezonie Arrowa. Gościa, którym był wzorowany Deadpool. Znaczy, czyją parodią jest Deadpool. Wow! Okej. Okay. Ta walka jest troszkę inna. O szlak. O, widzę, że jego pancerz wytrzymuje uderzenia, co? O, tu to! Czy ja mogę go ogłuszyć? Nie, nie mogę go ogłuszyć. Wow, traci bardzo mało zdrowia. To się bardzo wolno je traci po prostu. Szlak. A! To działa! Tenacious. Batman. Chyba walczę w nim w jakiś zły sposób. Mam wrażenie, że powinien tracić życie troszeczkę szybciej. O! Super. Wow! Jezu! No, teraz posmakuj moich uderzeń! Moje są celniejsze. Czy ja mogę go na przykład, nie wiem, jakoś powykręcać? A, mogę, okej. Okay. Myślałem, że nie płamię mu kij czy coś, to było spoko. Kontra. Próbuj dalej. Swoją drogą, czemu masz, kuźwa, miecz na plecach, a walczysz kijem, do cholery? Miecz wydaje się o wiele bardziej śmiertelną bronią. Co drogą, generalnie z tego co kojarzę, Deathstroke powinien być generalnie genialnym strategiem. A tutaj jego planem było ściągnąć Batmana za nogę podczas rozmowy z Pingwinem i zaatakować. O shit! O nie! Chodź tu. Ogólnie Deathstroke komiksa, z tego co kojarzę, w pewnym momencie jakby pokonał sam całą Ligę Sprawiedliwych. A więc, znaczy Ligę Sprawiedliwości, to jest właściwe tłumaczenie. Ha! Próbuj dalej, dupku. O! Nie, 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 nie. Wiesz, że te ciosy by mnie zabiły, gdybyś walczył mieczem, a nie kijem. Po prostu odciąłbyś Batmanowi ręce. No, złam to. No, nareszcie. No dobra, teraz się po miecz. W sumie wolałem, jak walczył kijem. To się tak było lepiej dla Batmana, wiecie o co chodzi. No kuźwa, ja nie wierzę. Czyli nawet coś tam miał ustawione. Wiecie, te beczki w ogóle. Skubany. Ło, nie. Nie. Come on. O, za każdym razem, kiedy zbliżamy się do ściany, to Batman z automatu zostaje wykopany. Taki mechanizm. Ale to strasznie fajnie się wygląda. Wow. Wiecie, pojedynek prawdziwych mistrzów sztuk walki, ponieważ Batman, Deathstroke, podobnie jak Batman, jest wyszkolony praktycznie w każdej istniejącej sztuce walki. Dodatkowo chyba się regeneruje, tak mi się wydaje, w sensie ma jakby regenerację.
No come on, skontrowałem. Zapraszam. Panie Slade. Tych animacji kontr mogło być troszkę więcej, nie powiem. Nie narzekałbym. O! Nasza kolej. Idź mi. A nie, czy jednak nawet miecz Deathstroke'a nie przednie pancerza Batmana. Pancerzu, zbroi Batmana. A! Rzekomo nie da się tak zrobić. Rzekomo to fake. Fikcja. Nie da się tak złapać mieczem w palce. It's over, Slade. What are you? On tu zapytał, czym jesteś, a nie kim jesteś. No, saying you, Batman. Feel free to let yourself back. Czy to byłaby ustawione w sensie, aby nie wiem, pingwin mały, ale wariat widzę. Kuźwa, co z tego, że mogą się tam podciągnąć i nie wiem, go dorwać czy coś, no, nieważne. Kij. Okej, czyli co, to pierwszy, w sumie drugi już zabójca z głowy, bo w sumie elektrocutionera też już pokonaliśmy. Mamy tą magiczną linkę do Stroke'a. Zaczep. Wygląda spoko. Jestem bilionerem, ale tak naprawdę lubię podpieprzać moim wrogom sprzęt. Dobra, myślę, że rozwiniemy sobie jeszcze Batmana. Jedno oki. Serio, muszę kupić... Come on, muszę kupić to wszystko na dole, żeby się tego... A, gunwo. O, Jezusie Nazarycki. A, mamy nowe opcje. Związane z... Bayerem od Deathstroke'a. Z zaczepem. Gadżetu, którego Batman z jakiegoś powodu nie ma w kolejnych chronologicznie częściach. Ciekawe dlaczego. Jezu, cały czas... A, dobra. Cały czas patrzę na nie te zakładki, co trzeba. Dobra, nie, lecimy dalej. Teraz... Pancerz balistyczny. Ale mi się na kurwa przyda. Dobra, i tutaj ogólnie zakończymy. Myślę, że spotkanie z pingwinem i walkę z Deathstroke'em to wystarczająca ilość emocji jak na jeden odcinek. Tak więc dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Strzałeczka.